Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. Witamy Was na naszym kanale. Dzisiaj odcinek z nowym nabytkiem, także przekonacie się, co przywiozłyśmy razem ze sobą z targów Agropark Lublin. Także jest to nowy nabytek, o którym zaraz się przekonacie. My już jesteśmy po pierwszych pracach, także wiemy, co na co gościa stać, także jest to w sumie rębak, nie jest to tajemnicą. Zobaczycie w dzisiejszym odcinku, jak przebiega razem z nim nie tylko praca. Więc co, nie przedłużając, zapraszam Was na nowy odcinek na naszym kanale. Something about you feels so different. Yeah, you mess me up inside. It's like your energy was kissing my soul back to life, was living. Now it feels like every part of me is dying, yeah. You're gone without a trace, you left me where no one can find me. There's no sign of life out here, I scream and it goes silent. I obok mnie oczywiście nasz nowy nabytek, o którym już wspominałam. Wybrałyśmy model R120 z taśmociągiem, który również widać w tle. Kolor czerwony, produkt szybki, polski. Firma oczywiście Remet Sense, ładnie. Producent poobklejał dany sprzęt naklejkami z ostrzeżeniami, ale również naklejkami produktowymi, co się naprawdę rzuca w oczy. Odnośnie firmy Remet i ich produktów słyszałam naprawdę bardzo dobre opinie, więc tutaj żadnego hejtu nie powinno być i coś biorę oczywiście na swoją głowę. Więc u nas w naszym gospodarstwie pojawił się dany rębak i pracę razem z nim, razem z nami zobaczycie już dzisiaj na naszym kanale. My jesteśmy już po pierwszych testach produktowych, więc wiemy, na co go stać. I tutaj mamy gałązki, którymi będziemy dzisiaj operować. Została nam taka mała naprawdę kupeczka gałązek i rębak operuje na szerokościach, na średnicach jakieś takie 10-11 cm. My mamy tutaj naprawdę różne szerokości, różne średnice, więc uważam, że rębak sobie na spokojnie z nim poradzi. Tak jak Nikuś poradzi sobie z temperaturą i wiatrem dzisiaj. Like every part of me is dying, yeah. You're gone without a trace, you left me where no one can find me. There's no sign of life out here, I scream and it goes silent. Zniszczyłyśmy worek, ale to nic, na takie potrzeby warto. Tutaj mamy już materiał gotowy, także zobaczcie, tak wygląda materiał po rębaku.
Jeżeli chodzi o długość, to jest jakieś 15 cm. Skontrolujemy, więc to leci jak należy. Tu mamy jakieś 11. Tu mamy jakieś 13, więc to są takie różne tutaj długości, jak poleci, ale średnio jest to około, no właśnie, w przybliżeniu plus minus 15-10 cm. Była tutaj taka pokaźna kupeczka, a już ją praktycznie rozpracowaliśmy, także szersze kawałeczki pójdą jeszcze na piłę, a zresztą sobie tutaj poradzimy z rębakiem. A więc, drodzy Państwo, bierzemy kawałeczek, rzucamy i nie ma! I tak cały czas! My jesteśmy już po zakończonej pracy. Zostało nam tylko jeszcze zrobić zdjęcie na miniaturkę, więc jestem z miniaturką. Będzie zdjęcie na miniaturkę. Trochę masło maślane, ale wiecie, o co mi chodzi. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, także lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie nasz kanał i dawajcie znać, czy Wy również sprowadzicie w tym roku jakieś nowe nabytki na swoje gospodarstwo. Wiem oczywiście, że ten rąk nie będzie należał do tych najlżejszych, najłatwiejszych do przeżycia, ale mam nadzieję, że jednak coś zjedzie na Wasze gospodarstwa, więc poniżej dawajcie znać, co to będzie, a możecie również się podzielić opiniami odnośnie rębaka, waszymi przemyśleniami. Może wy również macie takie rębaki, nawet może z tej firmy na swoim gospodarstwie. Także jeszcze raz dziękujemy bardzo, że byliście razem z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na naszym kanale. Także pa, pa, cześć! It's like your energy.